Mówi się, że bieganie to najprostsza forma ruchu, bo jedyne czego potrzeba to chęci i trasa. Uczestnikom Wzyskiego Festiwalu chęci nie brakowało, a kaszubskie trasy są dla nich wymarzone. Biegać każdy może. A zwłaszcza na Kaszubach to są dobre tereny do tego, żeby biegać? To są właśnie fajne biegi, bo to nie jest, nie ma takiej aż komercji, nie jest też to, nie są to biegi uliczne, tak? Na przykład ja nie lubię asfaltów, tutaj zazwyczaj tych asfaltów nie ma i tu są fajne trasy, po prostu naprawdę. Z Banina tak naprawdę, gdzie pochodzę, z Banina, to tam w pobliżu nie mamy takich terenów, także super, super atrakcje można tu jakieś tam zobaczyć przy okazji biegów. 3, 2, 1, start! Bieg, który jest już marką województwa pomorskiego, to półmaraton Stolema, który już po raz piąty wystartował w niedzielę o 9 i zgromadził 400 zawodników. Widzę, że to jest taka duża, zwarta ekipa dzisiaj biega. Tak, oczywiście, jesteśmy z silną reprezentacją grupy Raneda. Czyli rozumiem, że to są tacy prawdziwi biegowi zapaleńcy z Państwa. Bardziej amatorzy, ale naprawdę lubimy biegać. Biegamy tylko dla siebie, nie dla jakichś sukcesów i naprawdę sprawia nam to przyjemność. To jest... A czy Państwo liczą może na tytuły Super Stolemów, czyli biorą udział we wszystkich biegach w ramach tej imprezy? Tak. No to nasza trójeczka. Tak, bo koleżanka dzisiaj. Jesteśmy od piątku. Jesteśmy tu od piątku, bardzo fajna atmosfera. Także myślę, że jeżeli za rok będzie taka impreza, także... Odwiedzimy na pewno ponownie. Piszemy się, bo jest super, naprawdę organizacja jest rewelacyjna. Biegać mogli nie tylko dorośli. Tuż obok dużego startu ścigali się najmłodsi. W ramach imprezy małe Kaszuby biegają. Największym wyzwaniem dla biegaczy było pokonanie wszystkich 5 dystansów o łącznej długości ponad 52,5 km. 15 km w piątek, wczoraj, w dniu wczorajszym, w sobotę o godzinie 10 10 km, w godzinie 17 5 km, 5 biegów do przebycia. No mnóstwo atrakcji biegowych, naprawdę dla ludzi, którzy pasjonują się biegami, to jest ten weekend. Uczestnicy, którzy ukończyli wszystkie biegi, otrzymali tytuły hardrunnera, czyli kaszubskiego Super Stolema. Sztuka ta udała się 69 osobom. Organizatorami pierwszego festiwalu biegów Polski Północnej byli Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej oraz świętująca jubileusz 25-lecia gmina Kościerzyna.